Witam po przerwie, część druga parszy 40. Parsza Balak. Się tłumaczy na Balak, bo to jest imię. Nauki Balama, który pouczył Balaka. O co chodziło w tych naukach Balama? Mamy taki zwrot i ten zwrot mamy w Księdze Objawienia 2.14. Nawiązujący do tej parszy, do tego, cośmy mówili, że Balak wynajął Balaama, chciał mu zapłacić, żeby przeklął Izraela. Bóg to przekuł na błogosławieństwo wszystko. I rozwiązłość, odstępstwo Izraela się dokonuje. Ginie dużo ludzi i w Księdze Objawienia właśnie 2.14 po 16 w zasadzie sobie przeczytamy, jest wyjaśnienie, że coś, znaczy wyjaśnienie w tej kwestii, że Balaam po tych wszystkich nieudanych próbach przekleństwa Izraela, Balaam przekazał coś Balakowi, jak zwieść czy unicestwić Izraela. I o tym się zajmiemy, bo jest o tym wspomniane w Księdze Objawienia. O co chodzi? Jak to dzisiaj, współcześnie, w naszych czasach, także funkcjonuje? Objawienie 2.14. Ale trochę mam tobie za złe, że masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka. Czyli list do siedmiu zborów, Jeszua przekazuje i tutaj jest mowa o tym, że są w zborze mesjańskim, w ciele Mesjasza, tacy, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka. Czyli mają pewien sposób myślenia, pewien sposób bycia, który jest zły. Jak posunąć synowi Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty? W zasadzie w tym wersecie mamy wyjaśnienie, na czym polega ta nauka. Wiedza przekazana Balakowi, że jeżeli nie można przekląć Izraela, to jest sposób ludu Izraela, synów Izraela, a że jest tutaj Balaam mówi Balakowi, że jest sposób, aby ich doprowadzić do wyniszczenia, że Bóg sam ich wyniszczy. Tylko trzeba to odpowiednio uczynić i tu jest to wyjaśnione, sposób do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Rozpusty w sensie cielesnym i rozpusty duchowej, czyli uprawianie nierządu z innymi bogami. I tutaj jeszcze czytamy dodatkowo 15-16, tak i ty także masz tych, co się trzymają podobnie nauki Nikolaitów, czyli jeszcze inna nauka tam funkcjonuje. I teraz nawróć się, czyli zmień sposób myślenia, nawróć się zatem, bo jeśli nie, przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi, czyli z tymi, którzy tą naukę propagują i słuchają i wprowadzają w czyn, będę z nimi walczył mieczem moich ust. I w pewnym sensie dzisiejszy temat jest mieczem ust Jeszua, który chcemy wypowiedzieć. Czyli mamy tu generalnie wyjaśnione, że ta nauka polega na wprowadzeniu w błąd Izraela przez jakąś przyjemność, tak? Bo uprawianie rozpusty, wyobraźmy sobie, no, to nie jest tak hop-siup, tylko jakieś zabiegi, jakieś podstępne zachowania, imprezy, uczty, przyjemności,
i tego typu rzeczy muszą wejść, żeby osłabić czujność, nie raz, nie dwa, nie trzy pewnie, bo człowiek czy lud, który służy Bogu, jeżeli jest prawy, to w ogóle nie powinien do tego dopuścić, ale widocznie potrzeba czasu i tą liberalizację w stosunku do praw Bożych widać postępującą w tych, którzy mówią, że się nawrócili do Boga. Świat oddziaływuje na ich sposób myślenia. To da się zauważyć. Oczywiście jest też druga strona. Są ci, którzy nie dają się temu duchowi porwać. I mamy tą naukę w praktyce, czyli w tej parszy dokładnie opisaną, znaczy dokładnie, no tyle na ile, czego się Izrael dopuścił, czyli w 25 rozdziale, 1, 2 i 3 werset. Potem Izrael zamieszkał w Szittim, wtedy to lud zaczął dopuszczać się rozwiązłości z Moabitkami. Wzywały one lud do uczty, na uczty ofiarne. Liczb 25, drugi werset teraz czytam. Wzywały one lud na uczty ofiarne swoich bogów, a lud jadł i korzystał i korzył się przed ich bogami. Izrael przystał więc do Baal z Peor, wtedy Jahwe zapłonął gniewem na Izraela. Czyli mamy tutaj pewien aspekt przyjemności. Można to przełożyć w ogóle całe to zdarzenie na aspekt duchowy, czyli jakieś miłe słowa, porywcze słowa, tak zwane kazania, że to, tamto i lud to spożywa, słucha i jest mu to przyjemne i idzie w tym kierunku do tych bóstw. Karności, nie wymaga to pilnowania się, nie wymaga to pójścia ścieżką, którą wskazuje Jan. Mhm. Wszystko to, co jest łatwiejsze, jest łatwiejsze. Mhm. I jedną z takich nauk Balama jest kult solarny, który wprowadzony jest do tak zwanego kościoła. Jest to, kto czyta Biblię, to jest jakby to namacalne i bardzo widoczne, że tam jest poprzez ofiary składane bóstwo solarnym, kolacje, imprezy związane, później mamy, bo już nie mówię stricte o samym Bożym Narodzeniu tak zwanym, mamy Nowy Rok, później jakieś tłuste czwartki, jakieś walentynki i tam inne, jest tego pełno. Dzień babci, dzień dziadka, urodziny, imieniny i tak dalej. Jest tego pełno. Jest to bardzo często, współcześnie spójrzmy na to, powiązane z jakimiś tak zwanymi imprezami, ucztami, spożywaniem pokarmów, ku czci solenizanta, dnia przełomu i tak dalej. Czyli jakieś te wszystkie elementy stają się jakimś bóstwem. I takich rzeczy uczą, czyli tę naukę przekazują nauczyciele, którzy z takiego ducha, z takiego sposobu czerpią, aby prawdziwy lud Izraela, który z wiary podąża za Stwórcą, aby go pociągnąć do innych zachowań, innych praktyk, a tym samym do cudzołożenia z innymi bóstwami. I tu ważną rzeczą, bo chcę tutaj, bo te kulty solarne związane z tym jakby, myślę, że to jest jakby najłatwiejsze do wychwycenia, gdy się czyta samą Biblię. Natomiast są bardzo zakamuflowane bałwochwalcze różne doktryny
w nauczaniach. I tutaj przeczytajmy, bo chodzi mi o jedno nastawienie, o którym Jeszua mówił i dał przykład, Mateusza 18:1, bo chcę nawiązać do jednego szczególnego kultu czy doktryny. Oczywiście ona ma różne odcienia, ale to już jest inna historia. Mateusza 18:1-6, przykład poznański. Wówczas uczniowie podeszli do Jeszua, pytając, kto jest największy w Królestwie Niebieskim. A przywoławszy do siebie dziecko, postawił je na środku i powiedział: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie, czyli nie zmienicie sposobu myślenia i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Bardzo poważna rzecz. Jeżeli się nie zmienicie sposobu myślenia, bo to nawróćcie się, to dzisiaj musimy powiedzieć, że to jest zmiana sposobu myślenia, z takiego, jaki masz, wychowałeś się, urosłeś w danym regionie i tak społeczność ta ludzi myśli, pojmuje świat i tak dalej. A Bóg ma inne słownictwo, inne wymagania i tak dalej. Musisz to zmienić, swój sposób myślenia, że to, co do tej pory uważałeś za dobre i właściwe, niekoniecznie jest tym właściwym i dobrym, co Bóg wyznaczył przed wiekami. I stać się jak dzieci. Nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Bardzo poważna rzecz. Warunek tutaj mamy podwójny. I czwarty werset. Kto zatem uniży się jak to dziecko, ten będzie większy, największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął takie jedno dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. A kto by doprowadził do złego jednego z tych maluczkich, którzy we mnie wierzą, lepiej dla niego, aby zawieszono mu na szyi kamień młyński i utopiono w głębokościach morza. Biada światu z powodu zgorszenia. Zgorszenie przyjść musi, ale biada człowiekowi, który je sieje. Zgorszenie mamy, który je sieje. Ktoś świadomy, ktoś z premedytacją, ktoś wykonuje i ktoś, kto jest przeciwny, postawie jak dziecko. Wyobraźmy sobie dziecko, no bo dzisiaj też 17-latka się nazywa dzieckiem, ale to chyba tutaj raczej nie jest to tym przykładem takich dzieci. Tu czuję, że to jest przykład tego dziecka, takiego 4-5-latka. Podane mniej więcej, gdzie takie dzieci już rozumieją w miarę otaczający ich świat, otaczających ich ludzi, ale gdy są wychowywane w prawości, to są ufne, pełne zaufania, wierzą każdemu słowu, wierzą ludziom, którzy są wokół nich. I mam głębokie przekonanie, że o takim nastawieniu Jehoszua mówi, stawiając za przykład dziecko. I dobrym przykładem, znowu wrócę do Edenu, dobrym przykładem jest to, co się stało w Edenie. Znaczy, tam jest, to jest, źle się skończyło, ale w tym znaczeniu postawa jak dziecko, że Ewa nie postrzegała tego wszystkiego, co się do niej mówi, jako coś złego. Była ufna tym słowom, tym bardziej, że było potwierdzone, że to jest dobre i miłe i pożyteczne. Dała się zwieść. Można by powiedzieć dzisiaj, że była to dorosła kobieta, która miała umysł, ufność jak dziecko, dlatego dała się zwieść. Nie wiedziała, co to podstęp jest. I wracając do przykładu Jehoszua, gdy stawia to
dziecko jako przykład mówi o takim między innymi nastawieniu, bo oczywiście tu można to interpretować na różnych płaszczyznach, ale chodzi mi o pewne przyjmowanie pewnych rzeczy, które przede wszystkim Bóg wypowiada, Jehoszua wypowiada, on został posłany i pewne zagmatwane rzeczy, tak zwane filozofie, są domeną ludzi bardzo zawiłych w myśleniu, tak bym to powiedział. Dlaczego tak mówię? Bo chodzi mi głównie o jedną zasadniczą doktrynę w kontekście, że Izrael za namową Baalama idzie służyć innym bogom. Doktryna trynitarna w różnych formach, bo trzeba to też powiedzieć, że ta doktryna ma różne formy, różne odcienie. Ta podstawowa katolicka mówi, tak w skrócie mówiąc, że trzy osoby boskie, równe sobie, a każda oddzielna, każda boska, ale równa, ale oddzielne, ale wszystkie w jednym i mówią, że to jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Zobaczmy, to jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Tu już nie jest mowa język dzieci. Oczywiście dzieci mają też swoją wyobraźnię i potrafią pewne rzeczy wyolbrzymiać i jakieś mity opowiadać, tak, wymyślone rzeczy. Ale chodzi o pojmowanie rzeczywistości w pierwszym takim odczuciu: Bóg jest jeden. I wielu komentatorów biblijnych, interpretatorów biblijnych skupia się na języku hebrajskim, gdzie jest: słuchaj Izraelu, Shema Izrael, Bóg jest Echad. Że to Echad to jest jedność i że Yeshua to jest Bóg wcielony, to jest jedność i tak dalej. A zarazem pomijają ten sam fragment, te same słowa oddane przez Yeshua i sytuacja, która jest opisana w Ewangeliach, i mamy ją opisaną w języku greckim, gdzie już nie ma tej jedności, tylko jest mowa o jednym jako liczebniku. Przeczytajmy sobie to, bo chciałbym na tym się skupić też w fragmencie, bo jest w pewnym sensie oczywisty, ale też zauważam jego lakoniczność w omawianiu, w ogóle nawet nie poruszaniu w tym temacie. Bo są nauczyciele, którzy przekazują nauki Baalama, aby powieść lud Izraela do innych bogów, aby cudzołożyli, uprawiali nierząd z innymi bóstwami, czyli wliczali do panteonu, bo tak to trzeba nazwać, to nie jest Bóg jeden, jak chcą PR-owo powiedzieć, że Bóg jest jeden, ale w trzech. To jest PR czysty. Chcą przez powtarzanie tych bredni w człowieku, w ludziach coś zaskutkować w ich myśleniu, ale to nie jest normalne. Wracając do tekstu. Ewangelia Marka, 12 rozdział. Bo tu jest o tym mowa. I sobie przeanalizujemy troszeczkę ten fragment. Ewangelia Marka, 12 rozdział, od 28 do 33. Przekład gdański tutaj sobie przeczytamy. I oczywiście tu jest cytat. Jeżeli sięgniemy do oryginałów, to też ja postaram się przeczytać to tak, jak w oryginale jest, czyli w tekstach tak zwanego Starego Testamentu z tetragramem JHWH. A przystąpiwszy, jeden z nauczonych w piśmie, słysząc, że
że z sobą gadali, a widząc, że im dobrze odpowiedział, spytał go, czyli Jeszua, spytał ten nauczony w piśmie, które jest najpierwsze ze wszystkich przykazań. A Jeszua mu odpowiedział, najpierwsze ze wszystkich przykazań jest, słuchaj Izraelu, JHWH, Bóg nasz, JHWH, jeden jest. Przecież będziesz miłował JHWH, Boga Twego, ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. To Ci jest pierwsze przykazanie. A które temu podobne jest, będziesz miłował bliźniego Twojego jako samego siebie. Większego przykazania innego nad to nie masz. Wtedy mu rzekł on nauczony w piśmie. Nauczycielu, zaprawdę dobrześ powiedział, iż jeden jest Bóg i nie masz inszego oprócz Niego. I miłować Go ze wszystkiego serca i ze wszystkiej myśli i ze wszystkiej duszy i ze wszystkiej siły, a miłować bliźniego jako samego siebie więcej jest nade wszystkie całopalenia i ofiary. I teraz zastanówmy się. Jeżeli Jeszua jest jednym z bóstw w sensie trynitarnym, to tutaj wprowadza tego człowieka w błąd. Bo mówi, że JHWH, czyli Ojciec jest jeden. Bo by powiedział, no ja jestem Bogiem i Bóg Ojciec jest jeden. Już jest nas dwóch i Duch Święty jest jeden. Ale jeżeli by tak było, może pominął w tym momencie siebie, to dlaczego powiedział, że masz miłować tylko JHWH, Boga Twojego, Ojca? A sobie ujmuje. Jeżeli są równi w tej doktrynie, to sobie w tym momencie ujmuje. To jeszcze tak nawiasem mówiąc, Jahwe jeden jest, JHWH jeden jest, jest tu liczebnik grecki, niech sobie wszyscy zajrzą tam, liczebnik, nie ma tam jedności. Czyżby ci, co mu pisali po grecku, nie wiedzieli tej, nie znali tej doktryny jedności słowa echad? A może echad w niektórych sytuacjach znaczy dosłownie jeden? Bo oczywiście Jeszua z Bogiem jest jednością w działaniu. Tak jak Jeszua powiedział, że ja i moi uczniowie jedno jesteśmy. To co? Uczniowie są też bogami? Jak bądźmy konsekwentni, jak Jeszua jest Bogiem, bo jest powiedziane, że jest jednością z Ojcem, no to On powiedział, że jest jednością ze swoimi uczniami. To bądźmy konsekwentni. Nie traktujmy słowa jak stół szwedzki, co pasuje nam, co jest dla nas smaczne, sobie wybierzemy i to pasuje nam, a inne rzeczy odrzucimy. Bądźmy konsekwentni w takiej interpretacji. Czyli uczniowie też by byli bogami. Niech ta doktryna się w ten sposób rozwinie i będzie uczciwsza niż w tej chwili. Ale tak nie jest, bo tu jest po grecku, że jest jeden. Jeden, jako jeden palec, jedna, nie wiem, mila, jedna marchewka i tak dalej. Jak liczymy, tak? Ten uczony jeszcze potwierdza. Nauczycielu, zaprawdę dobrześ powiedział, jeden jest Bóg i nie masz innego oprócz Niego. Jeżeli by było inaczej, to po pierwsze wprowadza w błąd, czyli już powoduje grzech Jehoszua, a w całej historii odkupienia ludzkości odkupiciel nie mógł
mieć grzechu, nie miał popełnić żadnego grzechu, to tutaj, jeżeli ta doktryna tak funkcjonuje, to w tym momencie ci wszyscy, co mówią, że Jeszua jest Bogiem lub wcielonym Bogiem, zarazem mówią, że wprowadza tego człowieka w błąd, czyli kłamie mu, czy nie mówi całej prawdy, wprowadza go w błąd, to się jest grzech w torze, robi mu szkodę, ale też tutaj jest sytuacja cała o podstawie tym, dlaczego jest to tak istotne, że Bóg jest jeden, a wszystkie inne bogi, wszystkie inne doktryny są fałszywe, to są nauki Balaama przekazane Balakowi, żeby zwieść ludzi, żeby wprowadzić ich w jakieś kulty, kultywowanie. Dodatkiem do argumentu, że jest to doktryna wymyślona, notabene pogańska, pochodząca z różnych wierzeń, trynitarna, czy wcielająca, bo to też jest dualizm taki, że no Bóg Duch Święty nie jest osobą, no ale Jahwe wcielił się w Jehoszua, no bo Jehoszua to jest Jahwe zbawia, to imię znacza, to on jest wcielony, wszedł w ciało człowieka i jakby częściowo tam działa, oddaje życie za ludzi jako doskonały Bóg wcielony w człowieka. Też trzeba się przysłuchać tej doktrynie w ten sposób, że takie działanie, czyli wejście w egzystencję innego stworzenia jest domeną domenów. Sposobem demonów. Przejęzyczyłem się. Jest ich sposobem, jest ich domeną działania. Domeną demonów, tak miałem powiedzieć. I jeżeli tak by było, to znaczy, że Bóg działa tak jak demony. Że jest sobie człowiek, urodził się, bo to też jest jeszcze różne odcienie tej doktryny jest, że już jak już się urodził, to już jest był Bogiem. Inna doktryna mówi, że część Boga później weszła w niego. Niektórzy mówią, że przy zanurzeniu ten Duch Święty, czyli wtedy Bóg owładnął ciałem tego człowieka o imieniu Jehoszua, się wcielił w tym momencie. Mówię, to są różne odcienie. Trzeba też o tym wiedzieć, że są różne nauki tej doktryny. Ale tak demony postępują. Dzisiaj czytaliśmy o oślicy, która przemówiła ludzkim głosem. To co? Bóg wcielił się w oślicę i przemówił? W stworzenie zawładnął umysłem, wszedł i zaczął gadać? Mówić? No to jest demoniczna nauka. No to odnieśmy to do ludzi, do Jeszua, do kogokolwiek. Nie dajmy się zwieść nauką Balaama. Marka 13:32. Mówię tutaj w kontekście, że doktryna mówi, że są równi. Ale nikt nie zna tego dnia, tu przekład poznański akurat mam otworzony, ale nikt nie zna tego dnia ani godziny, ani zwiastunowie w niebie, posłańcy w niebie, ci, których Bóg posyła, bo to nie są stworzenia ze skrzydełkami, to też odwróćmy się od tego, anioł nie ma skrzydełek, bo to jest zwiastun, posłaniec, który przekazuje informacje. Czyli oni też nie wiedzą,
ani nie zna tego dnia, ani godziny, czyli ci zwiastuny nie znają, ani syn, tylko ojciec. To jest werset zaprzeczający, że doktrynie, że ojciec i syn są równi, są wszystko wiedzący, wszystko na równi, ale są jednym. No to tutaj jest powiedziane, że ojciec wie więcej niż syn. Czyli już nie są równi. Kolejny argument. 1 Koryntian, 15 rozdział. Tych argumentów jest sporo. Zajmijmy się tylko kilkoma. Zgodnie ze słowami Pisma Świętego. Werset. 1 Koryntian 15, 27, 28. Zgodnie ze słowami Pisma Świętego wszystko rzucił pod jego stopy. Skoro Pismo Święte stwierdza, że wszystko zostało mu poddane, to oczywiście nie ma na myśli tego, który mu wszystko poddał. Kiedy zaś wszystko zostanie mu poddane, bo tu chodzi o Jeszua, wówczas sam Syn podporządkuje się Bogu, który dał mu władzę nad wszystkim. W ten sposób Bóg będzie wszystkim, we wszystkich, ten przekład mówi, ale to uważam, że to jest złe tłumaczenie, bo to jest też kolejna doktryna, że Bóg jest we wszystkim. Oczywiście prawda to jest, bo jak stwarza materię, to można powiedzieć, że jest w każdym atomie, w każdym cząstce jest Bóg, bo z jego energii powstała materia, można tak powiedzieć. Ale jeżeli też powiemy, że Bóg jest we wszystkich, no to wszyscy są bogami. W każdym razie chodzi tutaj o ten aspekt w tym wersecie, że jest na jakiś czas dana władza synowi, aby podporządkował sobie wszystko, ale ten, który mu tą władzę dał, jest nadal nad nim. Oczywiście nie ma na myśli tego, który mu wszystko poddał. On jest ponad nim. Czyli widzimy tutaj kolejny argument na to, że doktryna równości trynitarnej jest absurdem. Niektórzy mówią, że jak krowa rodzi krowę, tak Bóg rodzi Boga. Że jest synem pierworodnym, zrodzonym z Boga. Psalm drugi oczywiście o tym mówi, ale psalm drugi jest wyjaśniony w Rzymian 13 rozdziale. Za chwilę do tego dojdziemy. Bo chciałem przeczytać, jeżeli Bóg rodzi Boga, tak? Bo takie słyszałem też argumentacje. To Jeszua jest pierworodnym. I tak dalej. No dobrze, ale w Biblii mamy taki zwrot. Księga Wyjścia 4:22. Czyli druga Mojżeszowa 4:22. Powiedz wtedy Faraonowi, bo tu Bóg do Mojżesza mówi. Tak mówi Jahwe. Tak mówi Jahwe. Tak mówi Jahwe. Tak mówi Bóg Najwyższy. To jest słowo Najwyższego. Panie i panowie interpretatorzy, tak mówi Jahwe, Izrael jest moim pierworodnym synem. Izrael jest moim pierworodnym synem. Jakbyście nie usłyszeli, to powtórzę jeszcze trzeci raz. Jest Izrael pierworodnym synem. Tu nie ma słowa Jehoszua, mądrość i tak dalej. Izrael jest moim pierworodnym synem. Tak mówi, to nie ja mówię, tak mówi Jahwe. Izrael jest moim pierworodnym synem. Muszę otworzyć psalm drugi, żeby zobaczyć, jak tam jest odnośnik, bo to jest odnośnik do... Nie pamiętam, mi się myli. Psalm drugi. Ja cię dzisiaj zrodziłem. Nie Rzymian, tylko Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział.
można sobie przeczytać od pierwszego wersetu, ale tutaj przeczytajmy kwintesencję tego. Od 31 może. Przez wiele dni ukazywał się tym, którzy z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni to też są świadkami wobec ludzi. Czyli mamy świadków, którym Jehoszua się pokazuje. A my zwiastujemy wam dobrą nowinę obiecaną ojcom. My zwiastujemy wam dobrą nowinę obiecaną ojcom. Czyli było to kiedyś wcześniej powiedziane, że będzie z martwych zbudzony. A my wam zwiastujemy dobrą nowinę, czyli że on zmartwychwstał, to jest dobra nowina, że Zbawiciel zmartwychwstał. I teraz, którą wobec nas, ich dzieci, Bóg wypełnił, wskrzeszając Jehoszua, jak to zostało napisane w drugim psalmie. Wypełnił, wskrzeszając, te słowa z psalmu drugiego spełniają się, wskrzeszając Jehoszua. Jak to zostało napisane w drugim psalmie? Tyś synem moim, ja ciebie dziś zrodziłem. A że go wskrzesił z martwych, aby już więcej nie uległ rozkładowi, tak to zapowiedział, wypełnił obietnicę daną Dawidowi, w którą wierzyć należało. Ten psalm spełnił się, że ja cię dziś zrodziłem, w momencie wskrzeszenia Jehoszuły z martwych. Nie przed wiekami, gdzieś tam, jak to chcą w tych różnych doktrynach, bo oczywiście ta doktryna ewoluowała. Pojawiło się najpierw bóstwo Jehoszuła. Wprowadzono to, stał się częścią, wcieleniem i tak dalej, z Ojcem, jednością, jednym, tym samym, równym. Później do tego dołączył Duch Święty. No i jak już ta doktryna się umocniła, zaczęła działać w ludziach, w umysłach, no to jeżeli Jehoszua jest Bogiem, no to ktoś go urodził. No i powstała doktryna Matki Boskiej. Wiecznie dziewicy jeszcze w dodatku. Zobaczmy, jak jedno skręcenie powodowało kolejne skręcanie. Ja ciebie dziś zrodziłem, wypełniło się, gdy Bóg wskrzesił Jehoszua z martwych. Przeczytajcie sobie sami to. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, kwintesencją jest 33 werset. Ci, którzy powtarzają, że Bóg rodzi Boga, to Bóg nazwał Izraela swoim pierworodnym synem, czyli Izraela zrodził, jest Izrael Bogiem w tej doktrynie. Bądźmy konsekwentni, jeżeli tak ktoś powtarza. I to cała ta indoktrynacja powoduje takie, a nie inne myślenie. Konsekwencją tego wszystkiego jest odejście od Boga, pójście do innych bóstw, później te solarne praktyki i tak dalej związane z kalendarzem pogańskim, bo mamy kalendarz obecnie gregoriański, który był na bazie juliańskiego, a juliański, jak sama nazwa wskazuje, był ustanowiony przez Cezara Juliusza. Oczywiście on tam w jego cesarstwie było, jak ktoś się wczyta, kilka różnych kalendarzy funkcjonowało, on to jakby w jedno scalił w całym Imperium Rzymskim za jego czasów. I powstał kalendarz juliański, kalendarz gregoriański przez papieża Grzegorza został uaktualniony, bo tamten posiadał pewien błąd. I został uaktualniony i tak nazwany. Ale to nadal jest pogański kalendarz. Boży kalendarz jest oparty na fazach księżyca. Bo on stworzył słońce i księżyc i one są wskaźnikami czasu. Zadam pytanie, czy Jezus przyszedł założyć Kościół? Odpowiem tak, ale odpowiem tak ironicznie.
bo Jezus to jest pseudonim. To nie jest prawdziwe imię. Jak na pseudonimie buduje się jakąś doktrynę, no to w tej doktrynie można powiedzieć, że tak. Natomiast Jehoszua ben Dawid nie przyszedł założyć żadnego kościoła. Kilkukrotnie się wypowiedział w tej kwestii. Przeczytajmy sobie, jakie dał polecenie swoim naśladowcom, swoim uczniom. Mateusza 10 rozdział, od 5 do 7. Jeszua wysłał tych 12, dając im takie polecenie: nie chodźcie do pogan, do narodów, bo to dzisiaj też te pogan to jest różnie rozumiane, do ludzi z narodów, ani wchodźcie do miasta Samarytan, czyli tych, którzy przyjęli prawa mojżeszowe, ale chcą kultywować to sami. Zresztą sam Izrael ich nie chciał przyjąć, gdzie miał nakazany, jeżeli ktoś chce zachować te prawa, ma się przyjąć jak swojego, stanowić jeden lud z wiary, ale to już inna historia jest. I tutaj Jeszua wypowiada, 6 werset: idźcie raczej do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Bo jeżeli ktoś zna historię, jak się potoczyła historia Izraela, gdzie został po Salomonie, podział nastąpił całego Izraela na dwa domy, dwa obozy, które się nazywały Dom Izraela, 10 pokoleń, i Dom Judy, 2 pokolenia. I historia, jak to Bóg ich ukarząc rozproszył po świecie do różnych diaspor, to się później nazywało, gdzie oni w różnych częściach ówczesnej Azji Mniejszej i dalej przebywali przez całą historię, trudną ich historię, bo ciągle odstępowali od Boga, różne dziwne rzeczy czynili, znaczy dziwne rzeczy, no. Czynili tak jak narody. Wchodzili w te zwyczaje narodów, stawiali sobie różne święte pale, wyżyny i tak dalej. I im ufali, składali im ofiary z pokarmów, kadzidła i tak dalej. To proroctwa mówią, że ten Izrael będzie zebrany z powrotem. Przez różne obrazy Bóg pokazuje, jak ten Izrael ma być zebrany, ale nie ci generalnie, co są z krwi Izraela, bo oni wyruszając, czy zostając wypędzeni z ziemi Izraela, którą Bóg dał, pomieszali się z narodami i ta czystość krwi tutaj już się utraciła, ale jest duch tego Izraela. Ten duch, można powiedzieć, Abrahama, który uwierzył Bogu, że Bóg go rozmnoży w wielki naród. I ten duch w tych ludziach jest. I oni się nazywają potocznie poganami, ale to są ludzie z narodów, gdzie tam ten duch przebywa, Abrahama, którzy uwierzą słowu Jehoszua i przyjdą do Ojca, aby być ludem Izraela, domem Izraela. Czyli Jeszua do nich przyszedł. Oczywiście dom Judy w pewnym sensie przebywał za czasów Jehoszua w tamtym czasie na ziemiach judzkich, dlatego jest Judea nazywana. I tam oni też w pewnym sensie odeszli od Boga, bo ten kult, o którym mówił Jehoszua, że wprowadzili kult człowieka, dodając różne prawa do praw, które dał Bóg przez Mojżesza, oni też zaginęli w sposób duchowy, utracili czystość, przaśność, o którym Święto Przaśników mówi, Święto Pierwocin. Głównie to święto, na to zwraca uwagę. Utracili tą przaśność, utracili, byli też zaginieni, tylko w sposób duchowy. Fizycznie funkcjonowali,
bo musieli funkcjonować, bo z tego ludu miał wyjść Mesjasz i Bóg utrzymał ich. Ciężko mu było, bo cały czas się buntowali, ale ich utrzymał do przyjścia Mesjasza. Ale 10 pokoleń zostało rozproszonych, rozpierzchło się po świecie i oni są głównie z wiary, ale ten dom Judy też musiał uwierzyć, że to jest Mesjasz, uwierzyć Jemu, że On jest, później uwierzyć, że zmartwychwstał, że to była dobra nowina i tak dalej. Też musiał nastąpić akt wiary, zaufania, zmiany sposobu myślenia. Ale do tych ludzi został posłany. Wracając do Mateusza 10:7 jeszcze, idźcie i głoście, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Komu? Do tych zaginionych z domu Izraela. Podobną myśl mamy w Mateusza 15 rozdział, tylko tu w kontekście pewnej prośby. Mateusza 15 rozdział od 22-28, a przychodząca z tamtejszych stron Kananejka wyszła i zawołała: Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną, czart bardzo dręczy moją córkę. A on zaś ani słowem nie odezwał się do niej. A uczniowie podszedłszy do niej poprosili, do niego, przepraszam, a uczniowie podszedłszy do niego prosili: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Jest uciążliwa, tak? Odpowiedział: zostałem posłany tylko do tych owiec, które zginęły z domu Izraela. Wypełnia dokładnie proroctwa Jehoszua. Jeżeli doktryna tak zwanego Kościoła jest prawdziwa, to gdzie o tym jest napisane? W proroctwach. Bo o tym, że dom Izraela zostanie zebrany, jest w wielu miejscach. Na różne sposoby. Ale ja nie mówię o Izraelu jako współczesności, państwie, tylko z wiary, tej, którą miał Abram. Zostałem posłany tylko do tych owiec, które zaginęły z domu Izraela. Ona zaś oddała mu pokłon, mówiąc: Panie, pomóż mi. On zaś odpowiedział: nie godzi się odejmować chleba od ust dzieciom, a rzucać go szczeniętom. Tak, Pani, odpowiedziała, ale i szczenięta jadają resztki spadające ze stołów ich panów. Wtedy Jehoszua odpowiedział jej: niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech spełni się twoja prośba. I od tej chwili jej córka wyzdrowiała. Tutaj jeszcze warto wrócić do tego dogmatu trynitarnego. Ta Hananejka wypowiedziała się z synu Dawida. Dlaczego powiedziała z synu Dawida, a nie potomku Dawida? Czy to jest w ogóle różnica? Możemy powiedzieć, że to jest skrót myślowy, tak? Synu Dawida, czyli potomek Dawida. Ale jeżeli potomek Dawida, no to Dawid miał syna Salomona, czyli Batrzebą współżył, miał syna Salomona. Salomon współżył, miał syna swoją żoną. Później następny syn współżył, miał ze swoją żoną, miał syna. I później Józef z Miriam współżył. Miał syna Jehoszuę. To oznacza synu Dawida. Potomku Dawida. I w wielu miejscach w tym temacie sobie poszukajcie w przekładzie gdańskim, gdzie ukryte słowo z nasienia Dawida, jakie tam greckie słowo występuje, i co to oznacza? Z kogo narodził się Jehoszua? Z czyjego nasienia? To tyle chciałem w temacie, że jeszcze jak brać pod uwagę ten aspekt finansowy, gdzie Balaam chciał finansowo zyskać, to jeżeli za błogosławieństwo, ale jeżeli może otrzymał jakieś dotacje, że tak powiem, w
współczesnym określeniem, od Balaka, żeby za pouczenie, jak ma ten Balak doprowadzić, żeby Izrael upadł przed swoim Bogiem, żeby sam Bóg go wykończył, że on wtedy z siebie ocali, no to można powiedzieć, że dzisiaj w takim duchu są różni płatni nauczyciele, którzy są na etacie i te nauki Balaama, żeby Izrael doprowadzić do różnych ofiar składanych, spożywanych ofiar składanych bożkom, spożywali, czyli propagowali święta wielkanocne, święta bożonarodzeniowe, choineczki, jajeczka, zajączki i tak dalej, w różnych sposobach, a to się przejawia przede wszystkim przez podstawową doktrynę, która trynitarną doktrynę, która jest, przybiera różne formy. Notabene ta doktryna jest podstawą ekumenii katolickiej, jedną z wytycznych. Ktoś, kto nie wyznaje jakieś ugrupowanie tej doktryny, to nie może z nimi współdziałać. I to pokazuje też, wzmacnia słowa z Księgi Objawienia: wyjdź mój ludu z Babilonu. Czyli nie bierz sobie za wykładnię nic innego, jak to, że Pan JHWH jeden jest i tylko jeden, nie ma innego. Oczywiście Jehoszua ma znaczącą pozycję, wzniosłą, wyniosłą, jest Królem Panem, ale nie jest Bogiem w tym znaczeniu, równy z Ojcem, cokolwiek, wcielony i jakkolwiek. To, co mówię, ma za zadanie tylko wzbudzić przeanalizowanie tych fragmentów. Oczywiście ja znam te fragmenty popierające, często poprzekręcane przez tłumaczy. Znam to. Nie chcę tutaj poruszać tego. Chciałem tylko poruszyć proste rzeczy w skrócie, bo to jest głęboki temat. Jak, nawiązując do parszy oczywiście, jak nauka Balaama oddziałuje dziś w wielu doktrynach, które się naucza. Jeden jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię, i Jemu chwała na wieki wieków.